Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Livid, a to są kolejne multigrajki, czyli takie luźne pogrywanie z kolegami. A dzisiaj jest ze mną Grajek. Ozo, siemanko. Siema, Ozo. No to dobra, o 80 ludzi, zaraz powinien się wczytać w takim razie, Battle Royale. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. A, no i jak widzicie, gramy w H1Z1 tym razem. Dawno nie graliśmy, więc... Ej, czy jak ja sobie krawcę bandaże teraz, przed grą jeszcze, to ja potem będę mieć ich więcej podczas Battle Royale? Tak, powinno tak być. Bo to jest taki swój początkowy ekwipunek. Jakie tu ludzie mają ubranka kolorowe? Czasami jest za bardzo. No, dziwnie to wygląda. Okej, mecz zacznie się za 30 sekund, więc nie będziemy musieli długo czekać. Mam nauczkę, następnym razem włączę nagrywanie dopiero jak będziemy spadać na spadochronie, dokładnie. Spodnie w kwiatki. Bierzamy. Koszulka w motyle. Ja nie wiem, co to jest. Jakieś ptaki chyba. Ludzie ptaki? Nie, koszulkę ma ptaki, kurde. No, Murzyn ubrany na żółto tam był. Nie to, że on ten to się Murzyna rzuca w oczy. Nie, to żółtego koloru mamy, nie? Znowu jakieś. Okej, takie trochę za dupie. No te domki pod nami może. O, przyczepy. Widzisz przyczepy? Tutaj ostatnio sporo znalazłem. No znaczy? Dobra. A tam jesteś, dobra. Nie wiem, czy jak wciskam strzałkę do przodu, to spadam szybciej? Jak to działa? Chyba nie. Ja spadnę z drugiej strony i dobiegnę do ciebie i tyle. Spoko. Ostatnio tutaj zaklepałeś dwójkę ludzi, no, nie? Pamiętam. Dwóch spadło od strony NE. Trzeba być czujnym od razu. O, ARK. Elegancko. Ja mam Magnum. Na razie AR-ki jeszcze nie mam, ale zaraz znajdziemy. Jakbyś widział jakąś, to wiesz, bierz tam na drugiego slota, póki nie znajdę. Dobra. Mam drugą slot pompę. O, military backpack, nice. Podobno opłaca się wszystkie te ciuszki od razu przerabiać na ten... bandaże. No, ale w sumie jak masz 10 apteczek, to nie wiem, czy się opłaca. Tak długo tu żyć nie będziemy statystycznie. Statystycznie dość szybko umieramy. Jak wszyscy tutaj w tym trybie. Hihi, może i tak. No już 107, 106. No na początku szybko umierają. Okej, mam już AR-kę jak coś. Też mam AR-kę i pompę, ale nic więcej, 0 plecaków, 0 apteczek. Ja jedną apteczkę mam. A plecak jakby co to... Kurde, miałem dwa, ale przerobiłem na ten... O, mam, tutaj jest military, wezmę ci. Okej. Jak się spotkamy, to ci najwyżej wyrzucę go. Chyba, że znajdziesz wcześniej jakiś. A tyle co do ciebie, to jest pusto. Będę biegł od tej strony co wcześniej. Okej. Kamizelka kuloodporna, nice. Jest Kevlar, jest już dobrze. Nie ginie się od jednego strzała. Wcześniej jak się strzelałem z tymi dwoma tam, to właśnie jedną kulkę mi goś pakował i to chyba gdzieś nawet w klatę i zginąłem. No, to realistyczne. Mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie dostałem wcześniej ani razu. Mogę nawet tam nie lądować, bo tylko pompę i AR-kę zdobyłem. Nic więcej. Spoko. Powiem ci, że ja też. No co, dobrze, jak AR-kę zdobyłeś, to bardzo dobrze. Dobra, już widziałem twój znacznik.
Molotow. Dobra, weźmy sobie w takim razie za Magnuma. O, to jest spoko pistolet, ale dobra, nie będę już resztą go brał. Jesteś w baraku? W którejś z przyczep, no. Widzę cię, ale znacznika nie widzę. No, wyszedłem teraz. Słyszałem. Okej. Okay. To ja. No wiem, wiem. Tu byłeś w przyczepach? Nie, dopiero szedłem. Dobra, to ja biorę tą po prawej, ty po lewej. Masz ten plecak? A, mam. To będziesz go targał. Zapomniałem. Samochód za nami. Leży. Od strony kładu wkład. SE. Ładnie. Chyba nie możemy zbierać ich, bo są zabici. Bo zginęli na kładzie? No. Śmiesznie. No dobra, ale mamy kłada. Też dobrze. Wyszukajmy to i możemy jechać. Jak się w nas władowali? No tutaj masz plecak. O, jest armor. O, ładnie, no to oboje mamy. Świetnie. Apteczka. Ja mam tylko mało ammo troszkę do tej, do AR-ki. Apteczkę bierz. Ja mam jedną. Ja rozwalam sobie tylko te plecaki na szmatki, bo reszta daje mniej szmatek, więc chyba się nie opłaca. Machita, po co mi machita? A nie ten tryb gry. Jestem ciekawy, czy w tym normalnym poprawili zombiaki, odkąd ostatni raz grałem. No będzie trzeba sprawdzić. Anum. Nie grałem bardzo dawno w H1. I dobra, tutaj nic nie było. Przeszukiwałeś te górne przyczepy? Tutaj? Jeszcze nie, dopiero ten gaming okay. Tutaj. Wejdę tutaj do pierwszej. To idę na górę. Stone grenade. O, ammo do AR-ki. Nice. Ile masz ammo do AR-ki? 4 na bo 4 magazynki. Ja już ponad 160 kolek, więc spoko. Kolejne 2 magazynki do AR-ki. Frag. Ja z tą grenadę znalazłem. Ale kurna, prawie w ogóle nie używa się tych granatów w tej grze chyba, nie? Chyba nie. Mogę, tylko przetestuję sobie z ciekawości. Będzie wybuch. Może być. A te mołotowy się nawet palą. Fajnie. Powinny. To co, kładzik czy... Tu szkolne wszystko, terenu nie ma. To kładzik. Tylko nie róbmy takiej głupoty jak tamci, że wjeżdżamy w kogoś. No. Czekaj, jesteśmy na E3, czyli musimy jechać na SW. Żeby być bardziej w środku tego. Pleasant Valley. Możemy jechać do miasta, do Pleasant Valley i tam pewnie ktoś będzie do postrzelania. Trzeba coś zrobić, zapolować. No to dawaj. Stój. Zlasz mi. Dobra. Czekaj, SW. Gdzie jest SW? Tam. Czyli w dokładnie przeciwną stronę. Dziwne, wyskakuje same, kliknę patrzenie z oku. Z oczu. To nie patrz z oczu. Patrz. Teraz muszę, bo już patrzę z oczu. Patrz, nie wiem z czego w sumie. Lecę.
Jak patrzę z oczu, tak. Nigdy nie jeździłem, nigdy nie jeździłem kładem w tej grze. W ogóle jak gram w H1, to ikonki od Shadowplaya mi zasłaniają życie. To nie jest nic fajnego. E3, E3. Ale jesteśmy na tym samym kwadracie? North, South, West, East. Dobra, nie no, okej, dobrze, jedziemy raczej. Kurde, patrzyłem na mapę. A zabijasz nasz. Ej, patrz, jeszcze nawet nie wypuścili gazu, a już 50 groszy tylko zostało. Nie, zawsze sieka. No. Albo tak wszyscy lądowali wszystkich. Może i tak. Uwaga, patrzę na mapę. Patrzę i tak z tyłu. To nic nie powiem, jakbyś będzie miał coś z przodu. Okej. Okay. W sumie tak. Ja pierniczę. Ja teraz nie patrzyłem na mapę. Może ja będę Ale prowadził. Nie myślałem, że ten kamień mnie zatrzyma, nie? Spoko loko. Dam radę. To do nas strzelają? No i czemu wysiadłeś? A tam są, okej. Dobra, krwawie i to mocno. Wstał heada. Zginął. Zginął. Super. Ładnie. Wybiłem mu hełm z łba. Łapteczkę. Ty, nie widziałem ich w ogóle, a ty? Zobaczyłem jak strzelaj, to wyskoczyłem. No. To ja podobnie. O, 5 apteczek miał gość. 2 mołotowy. W cholerę skrapów. Grane, trochę uzbrojeni byli panowie. Tan military backpack, sporo ammo do AR-ki. Dobra, jednego wezmę tu. Kolejny mołotow. O, fajną koszulkę miał. To ja dalej krwawię. Chyba wiadomo, że warto mieć te hełmy. Hełmy jak hełmy, kurde. Kamizelki nas chyba uratowały. Wiem, ale ja mu ostrzeliłem kask z głowy. Pokryty krzet. Chodź, wchodzimy. Jedziemy. Ładnie, już 43 zostało. Ty, fajnie się udało, bo pierwszą grę nagrywamy i nawet sporo akcji. Ile? No, jak na tą grę. Na ile próbowaliśmy, tylko jeden taki dobry. Dobre nagranie by było. To pierwsze. Chyba tak. Tu jest stacja, chcemy to odwiedzać? W sumie mamy dużo. Nie. Mamy dużo ammo chyba, nie? Czekaj, ja sobie jeszcze przeładuję w sumie tą AR-kę, bo chyba nie. No właśnie, nie przeładowałem. Czekaj, go nie ma. Mogę mieć niemiłą niespodziankę. O, czekaj, samolot słyszę. Tam jest samochód, jeep. Skakuję do jeepa? No to dawaj, no. Czekaj, ja sobie podjadę w sumie po niego. Kontakt. Masz. Czekaj, ja go obiegnę. Policyjny przyjechał. Ja widziałem. Okej, chyba za to Michał policyjny. A zabiłeś tego gościa? Nie. Krwawie, muszę się. Trzymaj się, muszę, bo padłem. Ale zabił mnie z shotguna. Kurna. Cholera. Zabiłem 4 graczy w tej grze. Nawet nieźle. To nie, nawet nie gość z shotguna mnie zabił.
Zabił mnie z AR-ki chyba. A z shotguna mnie trafił raz. A i tu jest taka opcja jak report last dead. Kurczę, no to jest problem, bo nie ponagrywam tego dalej. No co zrobić, no? Nie, no powinienem mieć twoją kamerę teraz, nie? Ilu tam zostało jeszcze w grze? O, napadłem. A. Zacięło mi się. No to dobra, skończyliśmy... Sorki za to. Trochę mam jeszcze chrypę. Skończyliśmy na 18 miejscu. Ale kogoś zabiłem. Nawet nie pamiętam kiedy. Ilu zabiłeś? Jednego. To ja pozabiłem tych wszystkich wcześniej? No. O, no to zabiłem czterech. Ty zabiłeś tego jednego tutaj, co powiedziałeś kontakt przy sklepie, bo widziałem, że no worek tak, leżał. Tak. Kurde, ja się dziwię, że żaden w tym aucie nie padł, bo tam sporo razy ich trafiłem. Dobra, w każdym razie dzięki, że wpadliście. My się już z wami żegnamy. Dzięki za grę. Także dzięki również i do zobaczenia.